W pierwszym półfinale Lotto Eurovolley Poland 2017 Niemcy sensacyjnie pokonali Serbów 3-2. È stata una partita strana, molto strana, però è una semifinale di un europeo, quindi queste partite in genere c'è molta tensione. To był bardzo dziwny mecz, ale z drugiej strony jest to półfinał Mistrzostw Europy i to są bardzo specyficzne mecze, które rządzą się swoimi prawami. Quando siamo rientrati nello spogliatoio, io ho chiesto ai ragazzi di tornare ad essere una squadra con la sua identità, di essere la Germania, che abbiamo fatto vedere un gioco in tutto questo europeo e dovevamo portare quel gioco. Kiedy wróciliśmy do szatni, poprosiłem zespół, żeby z powrotem stał się Niemcami, który prezentował przez całe Mistrzostwa Europy i to właśnie zrobili. Entrati nel terzo set abbiamo trovato una Serbia, secondo me, non tanto concentrata, però noi abbiamo cambiato marcia. W trzecim secie spotkaliśmy się z Serbią, która była moim zdaniem znacznie mniej skoncentrowana, ale nam udało się odmienić bieg meczu. Obok mnie Robert Kaźmierczak. Statystyk, scout zespołu Belgii, tuż przed półfinałem z Rosją. Jak nastroje? Jaki jest klucz do zwycięstwa nad Rosją? No kluczem na pewno będzie dobra zagrywka. Musimy ich odrzucić od siatki i wtedy mamy szansę, żeby wyblokować, czy też zdobywać punkty w tym elemencie. No to będzie trudne, ale nie niemożliwe. No, pokazało to dzisiaj ten pierwszy półfinał, że zagrywka jest kluczem do tej gry i miejmy nadzieję, że zrobimy jak najmniej błędów, zagramy trudną zagrywką, odrzucimy ich. No i niech się dzieje wszystko. Mam nadzieję, że wygramy pierwszego seta, wywrzemy na nich presję i poleci mecz po naszej myśli. Wierzycie tak naprawdę? Jasne, wierzymy. Po wyjściu z grupy na pierwszym miejscu, po wygraniu z Włochami, co mamy nie wierzyć? Jesteśmy pewni siebie w tym momencie i lecimy do finału. Niestety dla Belgów Robert Kaźmierczak nie miał racji. Belgowie nie mieli szans, nie zdobyli w żadnym z setów więcej niż 17 punktów i przegrali wyraźnie z Rosją 0-3.